Po wyznaczeniu przez premiera 14 października, dniem, w którym mieszkańcy Ostródy pójdą do urn, aby wybrać nowego burmistrza, także 14, tyleże sierpnia o godzinie 14, w sali reprezentacyjnej Ostrowskiego Zamku mogliśmy poznać pierwszego oficjalnego kandydata Wojciecha Januszkiewicza, który jest związany z grupą referendalną oraz Forum Rozwoju Ostródy. Proszę Państwa, prawdą jest to, że nie mam wyższego wykształcenia. Tak jak dla wielu Ostrudzian, dla wielu naszych mieszkańców, moje życie nie było usłane różami i nigdy nie traktowałem ludzi bez wyższego wykształcenia za gorszych. Myślę, że wielu z nas, którzy nie mają ukończonych studiów, nadrabiali to swoją pracowitością, zaradnością, no i musieli bardzo szybko stawiać się samodzielni. Życie mnie tego nauczyło. Podczas konferencji kandydat przedstawił swoje wady, jak również zalety, program polityczny oraz swoją wizję ewentualnego rządzenia miastem. Do 27 sierpnia komitety wyborcze mają czas na rejestrację. Do 19 września powinniśmy poznać wszystkich kandydatów, którzy będą się ubiegać o stanowisko burmistrza miasta Ostródy.